Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to polski kurs Blendera, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem powiedzieć temat, który kończy jakby serię trybu rzeźbienia. Powiemy dzisiaj o własnych pędzlach, czyli o tym, jak można zrobić swoje własne narzędzia, które można wykorzystać później podczas rzeźbienia. Mam tutaj wstawioną kulkę, do której dodany jest modyfikator Multires. Jeżeli przejdę do trybu rzeźbienia, jeszcze włączę przez moment wyświetlanie klawiszy, no to w tym trybie rzeźbienia widać, że standardowy zestaw narzędzi jest dosyć bogaty. Jest tych narzędzi co najmniej kilkanaście tutaj. Czasami także przydałyby się jakieś nowe narzędzia, których tutaj nie ma. Na przykład takie, które pochodzą z tych narzędzi, które tu mamy, ale są ich zmodyfikowanymi wersjami. Szczęśliwie się składa, że takie narzędzia można łatwo dodać. Na przykład gdybym chciał zmodyfikować narzędzie do rysowania, takie, które teraz mam, w ten sposób, że byłoby większe i miałoby słabsze oddziaływanie, a jednocześnie byłoby dodatkowo lekko wygładzane, na przykład tego typu, no to takiego narzędzia po jakichś zmianach, które bym zrobił, już bym nie miał. Ale mogę szczęśliwie je dodać i robi się to bardzo prosto. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk plus, który znajduje się przy wybranym narzędziu. Jeżeli nacisnę przycisk plus, w tym momencie tworzona jest kopia tego pędzla o jakiejś nowej nazwie. Mogę go nazwać na przykład mój najlepszy pędzel. Bez skojarzeń. W każdym razie mam to narzędzie zrobione, ono jest tutaj. No i teraz mogę go używać, tak jak każdego innego. Przykładowo, jeżeli zmienię ustawienia i coś tam będę gmerał, to mogę wrócić do swojego narzędzia i ono będzie dostępne. Oprócz tego, że mogę zrobić tego typu przyjemną rzecz, jest także na samym dole możliwość zmiany wyglądu tego narzędzia. Po pierwsze, narzędzie, które dodaje geometrię, rysowane jest przez taką różową obwódkę i kolor tej obwódki mogę zmienić. Mogę go zmienić na przykład na kolor zielony. W tym momencie kolor zielony będzie dodawał coś do mesza, a kolor czerwony, który za chwilę ustawię, będzie od mesza coś odejmował. Dzięki temu, jeżeli wcisnę klawisz Ctrl i zacznę malować, obwódka zmieni się na kolor czerwony i to będzie dla mnie informacja, że w tym momencie zabieram geometrię, a kolor zielony będzie ją dodawał. Oprócz tego, że mogę zmienić kolory narzędzia dla dodawania i odejmowania geometrii, mogę także ustawić dla narzędzia domyślnie inną ikonę niż ta, która jest tutaj. Ta jest taka sama jak narzędzie oryginalne, z którego zrobiłem swój nowy pędzel. Mogę wybrać inną ikonę. Wystarczy tylko, że kliknę w Custom Icon i w tym momencie wybiorę sobie z katalogu Blendera jakiś inny plik, który będzie zawierał cokolwiek innego. Wezmę sobie taką kielnię francuską, która wygląda w ten sposób. No i już mam. Proszę zobaczyć, że pojawiła się wśród pędzli nowa ikonka. To jest właśnie moje nowe narzędzie. Świetna sprawa. Oprócz tego, ponieważ mówię już o własnych pędzlach, warto dodać, że mogę również bardzo łatwo wczytywać własne tekstury. I o tym była mowa wtedy, kiedy w kursie opowiadałem o tym, jak można wczytywać tekstury, co z nimi robić i tak dalej. Pamiętamy, że ta operacja była dosyć skomplikowana, ponieważ należało teksturę wczytać jako plik. Powiedzmy sobie, że wybieram sobie Image or Movie i dopiero naciskam przycisk Open i wczytuję teksturę z dysku. Oczywiście można tak było zrobić i wtedy tekstura wczytana pojawiała się tutaj w liście, teraz jest pusta i dlatego można było ją później malować. Jest inny sposób. Istnieje wtyczka, która nazywa się Import Brush Set. To jest w dziale Import-Export na samym tenkim dole. Mamy gdzieś ją tutaj. O, teraz tak patrzę, że jej tutaj nie widać. W poprzednich wersjach Blendera była na samym dole, ale to nic, zaraz zobaczymy jeszcze testing. Nie widzę, więc wyszukam sobie po prostu nazwy. Brush widzę, że nie ma. Import, Blizzard, Images, Make Human. Też tego tutaj nie widzę, co jest dosyć smutne, ponieważ spodziewałem się, że będzie tego typu wtyczka. Była na pewno w starych wersjach Blendera i teraz jakby nie mogę jej znaleźć. Być może tu gdzieś jest, być może nawet ją widzicie, ale teraz jestem lekko zakręcony i chyba nie mogę jej znaleźć. W każdym razie istnieje możliwość wczytania za jednym zamachem wielu obrazków. I to można było zrobić za pomocą tej wtyczki właśnie, poprzez menu File, Import i tutaj było coś takiego wtedy jak Import Brush Set czy coś. Teraz tej wtyczki nie włączyłem, dlatego tych opcji tutaj nie mam. Ale to jest nowa wersja Blendera, więc może tam się to zmieniło. To jest wersja 2.63, elegancka, bardzo polecam. Może zrobię o niej materiał jakiś, co nowego w niej się pojawiło. W każdym razie, w narzędziach dotyczących rzeźbienia istnieją teraz takie dwie opcje jeszcze w Load Brush Images. I to jest odpowiednik tej wtyczki, której szukałem i której nie znalazłem. Jeżeli wcisnę przycisk Load Brushes Directory, to będzie operacja, która polega na wczytaniu całego katalogu obrazków. A te obrazki mają być pędzlami. Teraz takie obrazki znajdę. Mam je gdzieś w katalogu Blendera, w
katalogu materiały. Tu mam 4 czy 5 pędzli. Wystarczy tylko, że pokażę ten katalog i zostaną wczytane obrazki. Wtedy mogę z mojej tekstury wybrać któryś z tych obrazków. One się tutaj jeszcze nie pokazały, ale jeżeli któryś z nich wybiorę, to wtedy on się wczytuje i mam wtedy wczytaną teksturę i mogę taką teksturą zacząć rzeźbienie. Ok? Jest to bardzo przyjemna sprawa i bardzo szybko pozwala wczytać jakieś całkiem fajnie wyglądające kształty. Weźmy sobie na przykład coś takiego, zwiększę trochę siłę pędzla. No i voilà, można malować. A więc to są dwa sposoby na to, aby zmienić nasz pędzel. Oczywiście, jeżeli ten plik Blendera zapiszę, to ustawienia tego pędzla również zostaną zapisane. Trzeba zwracać uwagę na to, aby był tutaj numerek większy od zera, czy też żeby była dwójka, trójka, czy coś, ewentualnie żeby był wciśnięty przycisk F, co powoduje, że taki pędzel zostanie zapisany w pliku po zapisaniu całości. Ok, więc w ten sposób można zmieniać swoje własne pędzle. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.